And the Oscar goes to Ida! Moi drodzy, i wcale nie byłem pijany. Gratulacje. Pierwszy polski film w historii, który zdobył statuetkę Oscara. Fantastycznie. I do tego jeszcze Whiplash i Birdman. No, znamy się na kinie, prawda? A więc zaczynamy. Pszczółka Maja sobie lata. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dawno, dawno temu, w pewnym niezwykłym kraju, nad wspaniałą puszczą, niedaleko Białegostoku, powstała nowa cywilizacja, oparta na dźwięku i cekinach. Jesteś szalona, mówię Ci, zawsze nią byłaś, skończysz wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię Ci, jesteś szalona. Disco Polo. To było coś, moi drodzy, to był fenomen, szaleństwo, niezwykłe kariery, od zera do milionera. I właśnie o tym miał opowiadać nowy polski film o jakże subtelnym tytule Disco Polo. Dwóch chłopaków ma marzenie, chcą zostać gwiazdami. I? Widzisz tego gościa w okularach? Jeszcze rok temu siano kosił, nie? A ten wczoraj w Mariocie przegrał okrągłą pańkę w nocy, rozumiesz? Co mam rozumieć? Dwa słowa. Disco Polo. Słodkie lata 90. Początek filmu to taka efektowna stylizacja na western. I ta stylizacja potem trwa tak naprawdę do końca filmu. I to, co się wydawało na początku taką zabawą konwencją i fajną zgrywą, w pewnym momencie okazuje się, że to jest po prostu treść filmu, bo fabuła jest szczątkowa, historii brak, a najważniejsza jest realizacja. Zdjęcia, efekty specjalne, montaż, barokowa scenografia, tłumy statystów, to wszystko robi niesamowite wrażenie. Wrażenie wielkiego, ogromnego, bardzo efekciarskiego teledysku, w którym dla niepoznaki od czasu do czasu występują też aktorzy. I to jacy. A więc Disco Polo to bardzo kolorowa, bardzo droga reklama producenta tego filmu. Widzimy tam jego nazwę, prezesa, kamery, hale zdjęciowe, sprzęt, wszystko. Wszystko super, tylko filmu brak. Ale jest za to ciągła zgrywa, jaja, no i oczywiście skok na kasę, bo kasa tańczy dla mnie, znaczy dla nich. Chodzi o miłość. Jest chłopak, jest dziewczyna. Ja uwielbiam ją. Jest też ojciec, który tego nie akceptuje. Tańczy dla mnie. Chce się wyrwać z tej dziury. Dobrze to wie. Ja tu mam wykaz zespołów. Nas tam nie ma. A jeszcze tak a propos chaosu i burdelu wizualnego i muzycznego w tym filmie. To nie macie wrażenia, że piosenka Ona tańczy dla mnie to nie za bardzo pasuje do lat 90? Wszystko dla kasy. Ale najgorsze jest to w tym filmie, że od pewnego momentu cały ten westernowo-disco-polowy teledysk staje się coraz bardziej męczącym i coraz nudniejszym zlepkiem grepsów i kolejnych scenek stylizowanych na słynne filmy. Od Gwiezdnych Wojen po Titanica. I mało to jest śmieszne. A pokazanie Urbana, starszego pana, jest już tylko wyłącznie smutne. Na plus tego filmu, oprócz realizacji, aktorzy. Kot, Ogrodnik i najlepszy chyba Piotrek Głowacki, którzy robią naprawdę co tylko mogą, żeby włożyć swoje kwestie pomiędzy kolejne piosenki i efekty. A więc ogólnie mnóstwo wydanych pieniędzy na wielki, ogromny, kolorowy teledysk, reklamę, tak naprawdę po nic. Taka wielka pokazówka realizacji.
Szkoda mi aktorów, szkoda mi tych kilku naprawdę świetnych scenek, które gubią się w morzu tej gigantycznej stylizacji, ale najbardziej szkoda mi samego disco polo, bo to był naprawdę fenomen. Szkoda mi tego, co się działo w latach 90., bo to nie był tylko taki pusty, kolorowy, absurdalny balon z cekinami, tak jak ten film, tylko tam było coś więcej. A akurat wiem coś na ten temat, bo wtedy w tych pięknych czasach akurat pracowałem w Polsacie, w wylęgarni disco polo. A więc sami ocenicie, czy ten film to tylko jaja z disco polo i robienie kasy. Ja temu filmowi dałem na 10 w skali Kinomaniaka 3 punkty. Za aktorów, realizację i muzę. Amen. No, bo nie chcemy grać. Wielki zaszczyt, pani Polak. Totalna torpeda. To jest szał! Wiecie, jak się nazywam? Polak. A jak się Polakowi podoba, to się wszystkim Polakom spodoba. I to tyle, moi drodzy, w dzisiejszym Kinomaniaku. Dziękuję za wszystkie wasze podpowiedzi, jak prowadzić Kinomaniaka, jak radzić sobie z Kinomaniakiem, jak go promować. Może nawet niektóre wykorzystamy. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Zobaczcie, co się będzie działo za tydzień. Stawaj! Prosiłbym, żeby Ola została u państwa, dopóki się całkiem nie wyleczy. Ola, bardzo długo się zastanawiałam, czy ci to powiedzieć, ale twoja mama chce się z tobą spotkać. Czułam bardzo silne wibracje ze strony zmarłej osoby. Pan pewnie w to nie wierzy. Szczerze mówiąc, nie. Co to jest według pani? O tym wiedziała tylko moja żona i ja.